jest imponująco. Pięknie, tu rzepak. A to tego roku rzepak, tamtego roku była kukurydza, dlatego śmiano się całej Polsce, że przyjeżdżała się do kukurydzy, bo to koło była kukurydza. Ale dobra, dobra zmiana, uwielbiam rzepak. Koleżanka sobie teledysk w rzepaku zrobiła. O, i to jest pomieszczenie, w którym lipowcy wychodzą. Tutaj przechodzą, wchodzą na tą część trybuny. Jest imponujące. Piękny stan. Piękne, piękne. Słyszałam, że ładny, ale że tak zadbany i tak elegancko. Zostałam dzisiaj zaproszona, żeby obejrzeć niesamowity stadion w Niecieczy. I no, przeszedł moje wyobrażenia. Wszelkie. Z lewej strony rzepak, podobno w zeszłym roku kukurydza, ale powiem, że rzepak nieprawdopodobne robi wrażenie, bo po horyzont, a z prawej strony super elegancki, futurystyczny stadion. Nieprawdopodobny, absolutnie. Kolory dobrane bardzo elegancko, marmury, granity, robione kanapy na zamówienie, żeby to był tylko pomarańcz, najlepsza skóra jeszcze złocona, więc zadbane o odczucia estetyczne w każdym, w najwyższym stopniu. Speaker ma tylko za zadanie przedstawić drużynę w przypadku, jak się coś dzieje, parę zdań więcej mu nie wolno nic. Byłam w pomieszczeniu, z którego lektor czy speaker przemawia do kibiców, do piłkarzy. Także poczułam się trochę jak ryba w wodzie, już chciałam siąść i komentować, chociaż jeszcze nie wiem co i kiedy. Oczami artysty mogę tylko tak mówić, bo nie znam się kompletnie na piłce, to znaczy oczywiście oglądam te wspaniałe mecze w telewizji, ale nie chodzę na mecze, na stadiony. To tylko no, mogę powiedzieć, że brakuje tu ludzi, bo wszystko jest perfekt, nic bym nie zmieniła. Tak jak wspomniałam, słyszałam, że będzie widać tylko słonia, który jest na szczęście takim waszym, taką waszą maskotką. I potem będzie kukurydza, a jest rzepak w tym roku i stadion. No i rzeczywiście tak jest, tylko że nie powiedziano mi, że jest wykończenie w najbardziej luksusowym stopniu. Echo włączyłem, teraz bez kamery. Nie, no jest ciągle trochę, ale jest pięknie. Plus nowoczesność.